Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Dzisiaj czeka Was dość trudny film. Jest on także trudny dla mnie. A film będzie tyczył rośliny zwanej Alternatera Reinecki i niestety jej wszystkich odmian, które pojawią się w następnych filmach. Czemu niestety? Bo odróżnienie jednej odmiany od drugiej jest wyjątkowo trudne. Nawet dla fachowca, a ja jestem tylko amatorem. Więc z góry przepraszam za wizualne odwzorowanie filmu. Problem polega na tym, że jedna odmiana uprawiana w złych warunkach wygląda inaczej od tej samej uprawianej w dobrych warunkach. I jedna przypomina inną, ale nie zrażajcie się. Tak czy siak to zawsze będzie jakaś alternantera. Ważne, żeby rosła i się Wam podobała. Zawsze można skorzystać z zakupów w sklepie, gdzie z sadzonką dostaniecie jej nazwę na plastikowej wkładce. I tego się trzymajcie. Można też udać się do wróżki i uzyskać od niej dane naszej alternantery, a potem potłuc jej czarodziejską kulę albo poszczuć ją czarnym futerałem, znaczy czarnym kotem futrzakiem. Alternantera Reinecki występuje w tropikalnych rejonach Ameryki Południowej. Typowymi miejscami porastania są bagna oraz brzegi rzek i jezior. Jest to roślina bagienna, mocno się rozrastająca, znosząca okresowe zatopienie. System korzeniowy wiązkowy z cienkimi, delikatnymi korzeniami. Łodygi proste, stojące, długie, do 30 cm i okrągłe, koloru czerwonego. Liście rozmieszczone na przeciwlegle, krzyżowo, są proste, długości do 4 cm i szerokości do 1,5 cm. Szeroko lancetowate, z tempo zakończonym czubkiem. Przy podstawie zwężające się, półsiedzące lub na bardzo krótkich ogonkach. Górna strona liścia od oliwkowo-zielonej do ciemnobrązowej, rzadko czerwonawe. Spód bladozielony lub czerwono-malinowy z pierzastym unerwieniem. Na pętach nadwodnych tworzą się maleńkie białe kwiatki w kącikach liści. Kwiaty zebrane w grupy od 1 do 5 z 4 płatkami w koronie. Jak się ją uprawia? Roślina dobrze rośnie w tropikalnej oranżerii przy temperaturze wody i powietrza od 20 do 25 stopni Celsjusza. Można ją uprawiać w akwarium mającym niski poziom wody i w półzanurzonym stanie. Aby roślina mogła rosnąć pod wodą, nie chorując przez co najmniej rok, aklimatyzuje się ją zanurzając młodą roślinę na dłuższy czas. W głębi wody rośnie powoli, lecz jest bardzo dekoracyjna. Ładną, czerwonawą barwę liści uzyskujemy zwiększając intensywność i czas oświetlenia. Jeżeli dolne liście przy zdrowej górnej części podgniwają, znaczy się, że mają mało światła. Tylko przy odpowiedniej intensywności światła górne strony liści uzyskają odpowiednie różowawe ubarwienie. Roślina łatwo rozmnaża się przez podział pędów, wyrastających od podstawy korzenia oraz z liścia. Do wysadzania i ukorzeniania się zalecane jest drobnoziarniste, dobrze wzbogacone podłoże. Młode rośliny zaleca się hodować w warunkach bagiennych i dopiero po ukorzenieniu się i wytworzeniu liści przenieść do akwarium. Obecnie rzadko spotyka się jej dziką formę, natomiast masowo rozmnażane są i wprowadzane do handlu bardzo barwne, sztucznie wyselekcjonowane formy hodowlane. Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem.